W każdym urzędzie miasta czy starostwie powiatowym to najbardziej oblegane miejsce, nie inaczej jest w bytomiu, gdzie właśnie Wydział Komunikacji przyjmuje najwięcej klientów. Na przykład w ostatnim tygodniu pomiędzy 28 czerwca a 3 lipca, bo sobota była dla nas taką dodatkowym dniem pracującym, przyjęliśmy w naszym wydziale 922 osoby. To były osoby, które były obsłużone tylko przy rejestracji pojazdów, bo jeżeli chodzi tak samo o obsługę osób, które przyszły do, do, do nas w innych sprawach, czyli związanych z uprawnieniami, to tych osób w zeszłym tygodniu przyjęliśmy 1144. W tym wydziale załatwia się przede wszystkim sprawy związane z rejestracją pojazdów i uprawnieniami kierowców, a przyjmowanie stron odbywa się tu za pomocą systemu kolejkowego. Na wizytę można się umówić za pośrednictwem internetowej rejestracji do kolejki. Można też przyjść do Urzędu Miejskiego i w holu pobrać bilet. W tym przypadku średni czas oczekiwania na wizytę to około 40 minut. Uprawnienia kierowców tutaj w zasadzie nie, nie jest jakimś to problemem. Człowiek zgłasza się po, z wnioskiem, ze zdjęciem, z orzeczeniem lekarskim, wszystko w zależności od y, zaistniałej sytuacji, natomiast większy problem stanowi rejestracja i tutaj też wymagane są komplet dokumentów, to jest wniosek, oryginały dokumentów, opłaty uiszczone. Y, chciałam tutaj zwrócić uwagę na to, że mamy możliwość płacenia przy okienku kartą płatniczą. Wydział Komunikacji to 10 stanowisk do bezpośredniej obsługi rejestracji pojazdów, w tym dwa do obsługi firm. Są też trzy stanowiska, przy których można odebrać dowód rejestracyjny lub załatwić inne sprawy. Teraz można to zrobić także w sobotę. Były takie dwie soboty. Pierwsza to była 26 czerwca, od 3, 3 lipca. W tym czasie przyjęliśmy 109 osób, czyli te 109 osób było możliwość ich obsłużenia, załatwienia, zarejestrowania tego pojazdu. Chciałam też tutaj zaznaczyć, że kolejne dwie soboty, czyli teraz ta 10 i 17 lipca, również będzie taką sobotą pracującą. W soboty Wydział Komunikacji w Bytomskim Urzędzie Miejskim czynny będzie w godzinach 700 13 przy okazji rejestracji samochodu każdego dnia można też odebrać takie darmowe ramki na tablicę rejestracyjne z napisami: "Z drogi śledzie, bytom jedzie i bytom uśmiecha się do ciebie".